16 maja 2005 roku. Był to typowy dzień, w dodatku deszczowy, na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Byłby on typowy, gdyby nie nagłe zgłoszenie na policję wykonane przez jednego z mieszkańców Kootenai w stanie Idaho. Początkowo mężczyzna zadzwonił na policję, aby zgłosić, że nieznany dla niego biały pick-up stoi zaparkowany na jego posesji. Policja otrzymuje wiele takich zgłoszeń i z pewnością myśleli, że to będzie właśnie jedno z wielu, które do nich napływają. Niestety to zgłoszenie przerodziło się w śledztwo, które skierowało władze w stronę najbardziej niepokojącej sprawy, na jaką mogli natrafić. Podczas rozmowy, gdy operator zbierał dodatkowe informacje, dzwoniący zajrzał do wnętrza pojazdu i zauważył kilka rzeczy. Policja przyjęła zgłoszenie, lecz jakiś czas później ten sam mężczyzna wykonał drugie połączenie. Tym razem powiedział coś, czego nikt się nie spodziewał. Okay, you need to talk to a deputy about the vehicle for what reason? Yeah, I sure do. Okay, what's going on with the vehicle? Well, the vehicle, I can't explain it to you. You just have the guy call me quickly. Well, they need to know what's going on. The vehicle, there's nothing wrong with the vehicle that I can see. But the vehicle belongs to a guy who is friends with the people that live in this junky house out here. And I went to the door to pay the little kid $10 for mowing the lawn, and there's blood all over the door. Oh. Nobody comes to the door. They are friends of the guy who owns this pickup, I find out. Okay, let me have a deputy give you a call back at that 661 number then, okay? Yeah, right away. All right. Jak się okazało, rozmówca był właścicielem pobliskiego domu sąsiadującego z jego posesją, który wynajmował pewnej parze, 40-letniej Brendzie Gruni i jej chłopakowi, 37-letniemu Markowi McKenzie. Brenda miała trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa, które również mieszkały w tym domu, 13-letniego Slade'a, 9-letniego Dylana i 8-letnią dziewczynkę o imieniu Shasta. Funkcjonariusze w pośpiechu przybyli na miejsce. Podchodząc do posiadłości, zatrzymali się, aby zajrzeć do pick-upa, który stał przed domem. W środku policja dostrzegła karabin myśliwski, leżący na przednim siedzeniu, a także zauważyli coś, co wyglądało na dziury po kulach w tylnych szybach. Kiedy zbliżali się do domu, na drzwiach wejściowych i wokół nich widoczna była krew. Nie wyciągając pochopnych wniosków, funkcjonariusze podjęli próbę wywołania domowników. Wołano, krzyczano i finalnie walono w zamknięte drzwi. Oczywiście odpowiedź nie nadeszła, a jedyne co mogli usłyszeć policjanci to szczekanie psów wewnątrz domu. Aby upewnić się, że faktycznie nikogo nie ma, policja postanowiła zajść na tył domu, gdzie również znajdowały się drzwi. Tym razem ktoś zostawił je uchylone. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, policjanci obezwładnili jednego z bardziej agresywnych psów, po czym odwieźli go na komisariat. Niestety, drugi pies ukrył się gdzieś w domu, lecz wkrótce policjanci mieli dowiedzieć się, co przemawiało za bojaźliwym psiakiem. Po wejściu do domu funkcjonariusze weszli do kuchni. Z miejsca dokonali makabrycznego odkrycia. Ciało nastoletniego młodego mężczyzny leżało twarzą w dół, z głową owiniętą taśmą klejącą, jak również związanymi rękoma. Następnie w obszarze pomiędzy kuchnią a salonem kolejne ciało zostało zlokalizowane, tym razem w pełni ubraną dorosłą kobietę, która również leżała twarzą w dół na podłodze. Jej ręce były za plecami bardzo mocno zaciśnięte tak zwaną trytytką. Kostki kobiety również zostały unieruchomione taśmą klejącą. Dosłownie kawałek dalej kolejne ciało zostało odkryte. Był to dorosły mężczyzna, który był ubrany jedynie w szorty. Przy pomocy trytytek mężczyzna miał unieruchomione dłonie i stopy. Policja potwierdziła zgon trzech ciał. Dla większej pewności przeszukali resztę domu w poszukiwaniu dodatkowych ofiar czy wstępnych poszlak. Prócz kilku strzelb znalezionych na poddaszu, policja nie znalazła w domu nic więcej. Podczas dalszego dochodzenia władze odkryły bardziej niepokojące informacje. Jeden z funkcjonariuszy dowiedział się, że tamtejszy obszar bardzo często odwiedzany jest przez instytucje socjalne, a z zeznań świadków do domu, w którym znaleziono trzy ciała, bardzo często przychodzili dziwni ludzie. Niekiedy zostawali na noc, niekiedy na kilka nocy. Wtedy funkcjonariusze stwierdzili, że dwójka nieznalezionych domowników może przebywać gdzie indziej, ponieważ z dodatkowych informacji wynikało, że rodzina Brendy często zabierała najmłodszych na weekend, czy podczas
przerw świątecznych. Nocą tego samego dnia detektyw, który został przydzielony do tej sprawy, udał się do biura prokuratora okręgowego po nakaz przeszukania całego terenu wokół Wolf Lodge. W czasie, gdy detektyw zdobywał nakaz, na komisariat policji zadzwonił nieoczekiwany telefon od mężczyzny imieniem Steve Gruni, biologiczny ojciec trójki mieszkających z Brendą i jej chłopakiem dzieci. Steve desperacko zażądał jakichkolwiek informacji dotyczących makabrycznego odkrycia. Po rozmowie funkcjonariuszy wysłano na spotkanie ze Steve'em. To, co powiedział im mężczyzna, nakierowało ich na nowy, lecz zarazem szokujący kierunek. Z zeznań Steve'a cała trójka jego dzieci powinna być obecna w domu Brendy. Lecz skoro znaleziono ciało tylko jednego z dzieci Steve'a, oznaczałoby to, że dwójka młodszych dzieci mogła jeszcze żyć. Oczywiście ciała zostały zidentyfikowane i należały do Brendy, Marka i Slade'a. Wciąż mając ogromne nadzieje, policja wszczęła natychmiastowy alarm po północy, w dzień po znalezieniu ciał, aby w jak najszybszym tempie rozpocząć poszukiwania dwójki zaginionych dzieci. Funkcjonariusze powrócili na miejsce zbrodni, gdzie z nowymi informacjami rozpoczęli desperackie poszukiwania w pobliskich lasach. Tego samego ranka, dzień po odkryciu ciał, deszcz finalnie ustąpił i ujawnił więcej detali na miejscu masakry. Śledczy znaleźli znaczną plamę krwi na tylnych drzwiach domu oraz kilka kropel krwi zewnątrz i wewnątrz wejścia. W domu natknęli się na kolejne plamy krwi, niektóre z nich zaschnięte, a niektóre z nich były wymieszane ze świeżo skoszoną trawą. W kuchni małe drzwiczki były praktycznie w całości pokryte krwią, co oznaczało, że ktoś z poważnymi obrażeniami bądź wysmarowany tą krwią przez nie przeszedł. W domu było pełno porozwalanych przedmiotów, jak również szkła. Z akt sprawy wynikało, że w każdym pomieszczeniu znajdowały się znaczne ślady krwi. Ściany, meble, sufit, jak również podłoga pokryte były posoką. Śledczy podążali krwawym szlakiem, aż trafili do sypialni. Na środku łóżka znajdowała się ogromna plama krwi. Jedynym miejscem, gdzie policja nie odnalazła krwi, to poddasze. Lecz i tam detektyw natknął się na coś ciekawego. Mianowicie na jedną z trytytek, których ktoś użył do skrępowania ofiar. Jasnym było, że dowody znalezione w domu opowiadały przerażającą historię, która stała się jeszcze bardziej przerażająca, gdy śledczy otrzymali wyniki autopsji. Slade początkowo miał zaklejone usta taśmą klejącą, która albo się zsunęła, albo została zepchnięta na szyję. Chłopak miał również czerwone plamy na stopach, co wyglądało, jakby chodził boso po kałużach krwi w którymś momencie ataku. Slade doznał poważnych, wręcz katastroficznych obrażeń głowy i innych części ciała. Obrażeń dokonanych tępym narzędziem. Przyczyną śmierci młodego chłopaka było brutalne pobicie. Głowa Slade'a leżała praktycznie u stóp jego matki i Brendy. Początkowo ciężko było zidentyfikować jej ciało, ponieważ obrażenia, których doznała, skierowanych głównie na głowę i twarz, praktycznie uniemożliwiły policji identyfikację. Finalnie to przez jej tatuaże udało się ją rozpoznać. Mark, chłopak Brendy, również zmarł z powodu poważnych obrażeń głowy, jak również w przypadku pozostałej dwójki obrażeń zadanych tępym narzędziem. Jego obrażenia były na tyle dotkliwe, że spenetrowały czaszkę mężczyzny. Wyobraźcie sobie, jak mocno lub jak długo trzeba by było okładać kogoś po głowie, aby zdeformować kość czaszki. Biorąc pod uwagę podobne obrażenia u trzech ofiar, policja przypuszczała, że narzędziem zbrodni był najprawdopodobniej młotek murarski. Tymczasem władze w dalszym ciągu koncentrowały swe wysiłki na odnalezieniu Dylana i Szasty. W bardzo szybkim czasie prokurator poprosił o pomoc FBI, jak również prasę i lokalnych przedsiębiorców, aby pomóc zlokalizować zaginione dzieci. Przez następne kilka tygodni cały kraj wstrzymywał oddech, gdy poszukiwania dzieciaków zostały wyemitowane w ogólnokrajowej telewizji. W trakcie poszukiwań policja otrzymywała masę zgłoszeń, jak również poszlak od znajomych, rodziny czy innych, ale żadne z doniesień nie pomogło w poszukiwaniu dzieci. Wreszcie, 2 lipca 2005 roku, prawie dwa miesiące po morderstwach, władze otrzymały telefon, na który czekali od początku tej przerażającej sprawy. Okay, are they still in the building? Yeah, they're at the table 20. And can you describe the male to me? I'd say 6'3". Okay. Really slim. Okay. Dark hair? Yeah, curly. Curly. The hat on. And we're not
not sure. You know, I just, she looks so much like her, and I just, I don't know. All right, we'll have someone start that way. Okay, thank you. And if we call us right back, please. Sure. All right, thank you. Uh-huh. Kobieta pracująca w restauracji Dennis w Coeur d'Alene w stanie Idaho była przekonana, że rozpoznała szastę z ulotki osób zaginionych. Rozmówca poinformował, że dziewczynka była z nieznanym mężczyzną. Kobieta opisała operatorowi jego wygląd. Dyspozytorka nie marnowała czasu i z miejsca wysłała na miejsce patrol policji. Chwilę później kolejny telefon został wykręcony na numer 911, który tylko utwierdził policję w przekonaniu, że dziewczynka w restauracji to naprawdę szasta. You. I'm sitting down here at Denny's, and there was a little girl that just walked in that looked exactly like that girl. Okay, is she still inside? Yes, she is, and she's with an older man. With an older man? Yeah, and the thing that really triggered me the most was I was reading the Nicholsworth, and I seen her picture in Nicholsworth, and I showed it to one of the waitresses here, and she said, oh my gosh, she's in here. I don't know if you guys just want to send a deputy down to look, you know, just maybe check through the windows or whatever. I don't know what you guys want to do, but it's just awfully weird to me. The girl looks exactly like the little girl. She looks really, really a lot like the female that's in the paper. Gdy policja dotarła na miejsce, szybko zidentyfikowano mężczyznę z małą dziewczynką. Okazał się nim być 42-letni Joseph Edward Duncan III. Mężczyzna urodził się i wychował we Frago w północnej Dakocie. Śledczy bardzo szybko odkryli, że Joseph miał długą i bujną przeszłość kryminalną. Według policyjnej bazy danych Joseph popełnił przestępstwo o charakterze bardzo brutalnym już w wieku 15 lat. A gdy miał 17 lat, został skazany na 20 lat więzienia za przestępstwo przeciwko 14-letniemu chłopcu. Został zwolniony warunkowo w 1994 roku po odsiedzeniu 14 lat. A potem w marcu 2005 roku Joseph został skazany o kolejne przestępstwa wobec dwójki chłopaków. Po tym jak przyjaciel lekarz pomógł mu wpłacić kaucję, pozornie podejrzany zniknął bez śladu. Aż do teraz. Podczas identyfikacji Josepha operator policji przekazał funkcjonariuszom terenowym, że Joseph miał kilka pojazdów powiązanych z jego nazwiskiem. Jak się okazało, pojazd, którym się poruszał, razem z szastą, był skradziony. W bardzo krótkim czasie wieść rozniosła się po okolicy, że Joseph finalnie był z dziewczynką. A historia, jaką 8-latka opowiedziała policji, była straszna i wręcz niewiarygodna. Szasta powiedziała policji, że sprawcą morderstwa w ich domu jest Joseph. Przewieziono ją do pobliskiego szpitala na wstępne badania i leczenie. Oczywiście funkcjonariusze skontaktowali się z ojcem 8-latki, który wręcz na złamanie karku ruszył w stronę szpitala, aby objąć swoją córkę. Policja aresztowała Josepha Duncana, choć emocje zaczęły lekko opadać po odnalezieniu szasty, to wciąż jedno olbrzymie pytanie wisiało w powietrzu. Gdzie jest Dylan? Krótki czas po aresztowaniu policja otrzymała nagrania z monitoringu sklepu spożywczego w Coeur d'Alene, co sprawiło, że funkcjonariusze zaczęli martwić się o losy chłopaka, ponieważ na nagraniach widać jedynie Josepha i szastę. Zdeterminowana policja wiedziała, że Joseph początkowo nie będzie chciał rozmawiać. Postanowili skupić się na 8-latce i jej wersji wydarzeń. Oto jakie zeznania złożyła dziewczynka. Szasta została gwałtownie obudzona w noc 16 maja przez swoją matkę. Brenda powiedziała 8-latce, że w domu jest włamywacz. Brenda wzięła szastę ze sobą do salonu, gdzie cała ich rodzina już na nich czekała. Wszystkim kazano położyć się na podłodze. Joseph związał ofiary jednocześnie trzymając wszystkich na muszce. Gdy wszyscy byli już unieruchomieni, zapadła chwilowa cisza. Chwilę później Joseph poklepał szastę po ramieniu, po czym nakazał być cicho i wyniósł ją z domu tylnymi drzwiami. Szasta została położona na trawie przed domem i ostrzeżona, że jeśli nie będzie cicho, to zostanie zamordowana. Dziewczynka powiedziała, że jej brat Dylan również został wyniesiony na tył i położony obok niej. Następnie Joseph wrócił do środka i wtedy sprawy przybierają śmiertelny obrót. Szasta wyznała detektywom, że słyszała krzyki Marka. Następnie, nieświadoma tego, co dzieje się z jej rodziną, wyjaśniła, że widziała swojego starszego brata Slade'a, chodzącego wokół domu i zachowującego się bardzo dziwnie. Następną rzeczą, którą zapamiętała dziewczynka, było to, że ona i Dylan zostali załadowani do pick-upa i zawiezieni do pobliskiej posiadłości. Na miejscu Joseph wrzucił dzieciaki do wcześniej skradzionego Jeepa Cherokee. Szasta opowiedziała detektywom, że Joseph wywiózł ich w odległą dzicz w Montanie. Powiedziała, że często zmieniali miejsce pobytu i że w większości były to zbiorowiska kempingowe lub pola namiotowe. Szasta dodała, że Joseph kilkukrotnie bardzo mocno ją spoliczkował i że przykuwał ją
i Dylana łańcuchami do drzewa za każdym razem, gdy musiał opuścić obozowisko. Dziewczyna dodała, że Joseph od czasu do czasu dodawał do ich wody małe pigułki, ale nie wiedziała, co w nich było. Co więcej, dziewczynka opisywała, że Joseph zmuszał ją i Dylana do pisania listów do swojego ojca, Steve'a. Dziewczynka wyznała, że pewnego dnia Joseph przykuł ją do drzewa, po czym zabrał jej brata Dylana ze sobą na długi czas. Kiedy wrócili, Dylan był potwornie pobity. Chłopak odniósł masywne obrażenia. Od swojego brata dowiedziała się, że on i Joseph udali się do opuszczonej chaty w lesie, gdzie Joseph godzinami torturował młodego chłopca. Z zeznań dziewczynki Joseph pokazał jej nagranie wideo, które przedstawiały, jak jej brat Dylan ze związanymi rękami wisi na drucianej pętli, zawieszonej na belce poprzecznej chaty, w której byli. W nagraniach było słychać krzyki Josepha, który rzekomo krzyczał: "Diabeł tu jest, chłopcze", we własnej osobie. Diabeł lubi patrzeć, jak dzieci cierpią i płaczą. Gdy Dylan zaczynał tracić przytomność w wyniku podduszenia, Joseph ściągał go na ziemię, po czym cucił i obiecywał, że zabierze go do szpitala. Na nagraniach słychać również, jak Joseph wysokim tonem śpiewa modlitwę pańską. Niestety, kolejne wyznania Shasty rozwiały wszelką nadzieję w sprawie Dylana. Dziewczynka powiedziała policji, że pewnego dnia Joseph sięgał po coś do bagażnika. Dziewczynka myślała, że chwyta piwo. Jednak Joseph wyciągnął strzelbę i wystrzelił kilkukrotnie w stronę Dylana, śmiertelnie go raniąc. Po tych wydarzeniach Joseph spalił ciało chłopca, jednocześnie podpalając cały kemping, po czym wrzucił Shastę do jeepa i pojechał z nią z powrotem do Court d'Alene. Gdy przejeżdżali przez miasto, Joseph zdecydował się zatrzymać w jednej z restauracji, Dennis, i dokładnie wtedy zaczęły napływać telefony pod numer 911 w sprawie małej dziewczynki przypominającej Shastę. Na samym końcu przesłuchania ośmiolatki, Shasta wyznała detektywom brutalne szczegóły morderstwa swojej rodziny. O tych potwornościach powiedział jej oczywiście sam Joseph. Dziewczynka dodała, że Joseph był osobą zupełnie obcą. Nikt z jej rodziny go nie znał. Po zakończeniu przesłuchania, policja z miejsca ruszyła w drogę, aby zbadać i przeszukać jeepa, którym poruszał się Joseph. W samochodzie policja odnalazła takie rzeczy jak broszury podróżne, jednostkę GPS, jak również sprzęt kempingowy i laptop. Nie minęło jednak dużo czasu, kiedy policja znalazła trochę bardziej podejrzane przedmioty, w tym taśmę klejącą, liny, sprzęt do nagrywania filmów. Na samym końcu policja odnalazła obciętą strzelbę, która przypominała bardziej obrzyn swoją budową. Ponadto znaleziono piły ręczne i plastikowe torby próżniowe. Sprzęt został wysłany do badań do placówki technicznej współpracującej z FBI. Ich praca zawęziła pole poszukiwań i już następnego dnia, 3 lipca, zaledwie dzień po uratowaniu Shasty, władze zlokalizowały chatę na pustkowiu w Montanie. Mimo starań nie udało się odnaleźć szczątków chłopca. W międzyczasie laboratorium w FBI w dalszym ciągu pozyskiwało informacje i dowody ze sprzętu Josepha. Odnaleziono masę przerażających zdjęć, jak również materiały wideo przedstawiające straszliwe i brutalne tortury, których ofiarą był Dylan. Następnego dnia policja desperacko próbowała znaleźć szczątki dziecka. Rozważano nawet poproszenie o pomoc Shastę, lecz zanim to nastąpiło, policja otrzymała telefon, który wszystko zmienił. Personel FBI, który prowadził poszukiwania w St. Regis, w Montanie, zaalarmował funkcjonariuszy z Idaho, że natknęli się na szczątki, które prawdopodobnie mogą należeć do Dylana. Szczątki zostały odnalezione w górskim obszarze otoczonym masą górską i lasem. Te znalezisko zakończyło poszukiwania szczątków młodego chłopca, a tego samego dnia Joseph poprosił o rozmowę z kapelanem więziennym, aby wyznać grzechy. Również tego samego dnia Joseph został przesłuchany przez komisarza z Idaho w sprawie morderstwa w Wolf Lodge. Z przesłuchania policja uzyskała informacje dotyczące Josepha, jak i jego dziwnych praktyk. Mężczyzna prowadził w internecie zaszyfrowany dziennik zatytułowany Piąty Gwóźdź, który założył w 2004 roku. Informacje tam zawarte ukazywały, jak chorą osobą był Joseph. Jeden z wpisów został utworzony zaledwie 3 dni przed atakiem na rodzinę Shasty. Nie będziemy natomiast w tym materiale poruszać jego fiksacji i przerażających wpisów, które mężczyzna tam zamieszczał. Podczas przesłuchania Joseph wyjawił, jak cała sytuacja wyglądała z jego perspektywy. Powiedział, że przejeżdżał obok domu Shasty i zauważył ośmiolatkę i jej brata Dylana bawiących się na podwórzu w strojach kąpielowych. Postanowił stanąć na poboczu i przy pomocy lornetki zbadać rezydencję. Jego głównym celem było uprowadzenie dzieci. Krążył dookoła posesji, prawdopodobnie szykując się do ataku i planując, co zrobi, gdy mu się uda.
Finalnie mężczyzna podjechał pod posesję Wolf Lounge w skradzionym jeepie między 2 a 3 w nocy. Planował dostać się do domu niezauważony poprzez dość wysokie zarośla od strony otwartego pola. Joseph powiedział policji, że ma szeroką wiedzę dotyczącą spraw kryminalnych i tego, jak wprowadzić władzę w błąd. Powiedział, że kupił jednorazowe buty, dużo większe niż rozmiar jego stóp, aby udaremnić śledztwo. Używał rękawiczek, aby nie pozostawiać za sobą odcisków palców. Ponadto mężczyzna przez jakiś czas obserwował posesję za pomocą noktowizora. Dodał, że musiał być bardzo ostrożny i bardzo cicho, ponieważ wiedział, że w domu znajdują się psy. Mimo, że nie wiedział, gdzie dokładnie śpią rodzice, Joseph wydawał się wiedzieć aż za dobrze, gdzie spały dzieci. Nabrawszy odwagi, Joseph upewnił się, że w środku domu nie ma już żadnego ruchu, a wszyscy grzecznie śpią. Mężczyzna wszedł do mieszkania tylnym wejściem i gdy był pewien, że już czas, stanął przed drzwiami pokoju Shasty i Dylana. A gdy mężczyzna chciał wręcz wyrwać dzieci z łóżek, nagle stało się coś, co obróciło tę noc w masakrę. Jeden z 2 psów rodziny nagle wszedł do sypialni i najwyraźniej wyczuł, że coś jest nie tak, ponieważ według tego, co Joseph powiedział policji, pies zaczął węszyć po pokoju. Te działania zmusiły Josepha do ucieczki, więc zanim pies pojawił się w sypialni, Joseph wyszedł oknem. Nagle pies nieoczekiwanie spojrzał bezpośrednio w górę, na okno, w którym stał napastnik. Pies zaczął warczeć. Wiedząc, że jego plan się nie powiedzie, Joseph zeskakuje i biegnie w stronę płotu na drugi koniec posesji. Po tych wydarzeniach Joseph powiedział, że czekał przy ogrodzeniu mniej więcej godzinę, aby upewnić się, że nikt nie zdążył się ocknąć. Jednak nikt nie wyszedł, więc mężczyzna podjął swoją drugą próbę. Z jego zeznań wynikało, że Joseph podczas oczekiwania, aż sytuacja z psami się uspokoi, szukał w głowie wymówek, aby nie robić tego, co miał zamiar zrobić. Starał się przekonać samego siebie i szukać jakichkolwiek wymówek, aby po prostu tam nie wejść. Finalnie wszystko rozegrać się miało za sprawą tylnych okien. Jeśli będą otwarte, popełni zbrodnie. Jeśli zamknięte, ucieknie. Niestety okna były połowicznie otwarte, co dodało napastnikowi pewności siebie. Mężczyzna wchodzi do domu, trzymając w rękach strzelbę, jak również trytytki i taśmę klejącą. Po cichu podszedł do tych samych drzwi, odziany w maskę i czapkę. Brenda spała na sofie, gdy ten wszedł do domu. Cóż, Joseph nie spodziewał się, że ktokolwiek będzie w salonie. Był przekonany, że wszyscy są w swoich sypialniach. Przestraszył się, więc delikatnie cofnął do kuchni i czekał, sprawdzając, czy kobieta się poruszy. Tak się nie stało, a Joseph zdecydował, że musi zlokalizować psy. Poruszał się bezszelestnie i ostrożnie, przechodząc przez korytarz łączący salon ze schodami na piętro. Nagle usłyszał, jak psy ruszyły w jego stronę. Mężczyzna zaczął wymachiwać shotgunem i był gotów zabić zwierzęta, ale o dziwo, te uciekły. Nagle Brenda się obudziła, a w tej samej chwili Joseph pochylił się i chowa w zaciemnionym obszarze domu. Chociaż wydawało się, że patrzy bezpośrednio na niego, to mimo to nie wyczuła jeszcze, że coś jest nie tak i ponownie zgasiła światło. Joseph, wiedząc, że Brenda nie śpi jeszcze twardo, postanowił, że musi zaatakować teraz albo nigdy. Po cichu podszedł do Brendy i wycelował broń w jej głowę. W tamtym momencie kobieta miała jeszcze zamknięte oczy i zaczynała zasypiać. Joseph przerywa jej tę próbę, szepcząc: gdzie jest twój mąż? Nagle oczy kobiety szeroko i szybko otwierają się. Ze zdziwieniem zaczyna patrzeć w stronę mężczyzny, celującego jej prosto w twarz. Przez moment Brenda łapie oddech, a wtedy Joseph powtarza pytanie, tym razem bardziej stanowczo. Brenda odpowiedziała, że męża nie ma w domu, po czym napastnik odpowiedział: w takim razie wstawaj. Cóż? Poprzez wcześniejszą obserwację Joseph wiedział, że Mark jest w domu i że Brenda kłamie. Nakazał jej pobiec do sypialni, gdzie spał 37-latek. Poinstruował Brendę, aby obudziła Marka, a kobieta wykonywała polecenia, potrząsając 37-latkiem i krzycząc. Mark obrócił się twarzą do Josepha i zupełnie jak Brenda dał się steroryzować nieznanemu mężczyźnie. Joseph sięgnął do plecaka po trytytki, po czym jakimś cudem unieruchomił oboje. Niestety Joseph nie wziął pod uwagę rozmiarów Marka i zdał sobie sprawę, że będzie potrzebował dodatkowych trytytek, aby unieruchomić mężczyznę. Kierując się na poddasze, gdzie zostawił swoje rzeczy, Joseph sięga po dodatkowe zapięcia, a jedno z nich upada na podłogę. To ten sam zamek, który detektywi znaleźli później na poddaszu podczas dochodzenia.
Gdy napastnik wrócił, nakazał Markowi i Brendzie obrócić się na brzuch twarzą do ziemi. Wtedy użył drugiego zestawu spinaczy. Gdy dorośli byli całkowicie pozbawieni mobilności, Joseph zagrał psychologicznie ze swoimi ofiarami. Na głos zapytał się Brendy, czy mają w domu jakąś broń. Joseph chciał, żeby para uwierzyła, że jego jedyną misją jest jej kradzież, a nie, że chce uprowadzić ich dzieci. Cóż, równie dobrze mógł to powiedzieć, aby uniemożliwić dorosłym próbę kontrataku. Wiadomym jest, że dorośli nie ryzykowaliby tak ochoczo życia, jeśli chodziłoby tylko i wyłącznie o broń czy dobra materialne, ale z całą pewnością byliby bardziej oddani i gotowi oddać swe życie, jeśli byliby świadomi, że napastnik ma zamiar względem ich dzieci. Mark i Brenda nie mogli uciec, ponieważ to oznaczałoby pozostawienie swoich dzieci. Najwidoczniej bali się również Josepha ze względu na jego przewagę i biegłość w posługiwaniu się bronią. Oboje zeszli na dół do salonu. Joseph nakazał Brendzie obudzić dzieci i wyprowadzić je. Mężczyzna zeznał, że wewnątrz domu słychać było Slade'a, który powtarzał ze zdenerwowaniem pytanie dlaczego, w momencie kiedy Brenda ostrzegała go o niebezpieczeństwie. Mimo protestów chłopak wyszedł z pokoju i udał się do salonu. W tamtym czasie Brenda poszła do sypialni Shasty i Dylana. Przyprowadziła dzieci do salonu, gdzie wszyscy zostali związani przy użyciu taśmy klejącej. Dalsza część przesłuchania Josepha praktycznie w 100% pokrywa się z tym, co zeznała policji Shasta. Joseph wyniósł Shasty i Dylana na tył domu i kładzie ich na trawie. Po wyprowadzeniu najmłodszych na zewnątrz Joseph cofa się do swojego plecaka, aby wyciągnąć z niego młotek, po czym wraca do domu. Gdy wrócił do środka, usunął taśmę klejącą z kostek Slade'a i wyprowadził go na zewnątrz, do miejsca, gdzie rodzeństwo nie będzie go widzieć. Gdy dotarli na miejsce, Joseph bez ostrzeżenia brutalnie uderzył Slade'a w tył głowy młotkiem. Młody chłopak natychmiastowo upadł na kolana i w tym właśnie momencie Joseph uderza go w głowę po raz kolejny. W wyniku tego 13-latek upada twarzą w ziemię. Zakładając, że nie żyje, Joseph wrócił do domu. Mężczyzna nakazał Brendzie wstać, lecz ta była związana, więc Joseph zmuszony był jej pomóc. Mężczyzna zeznał policji, że chciał odciąć taśmy na kostkach Brendy zaostrzoną stroną młotka, aby mogła chodzić. Ta jednak uderzyła bezwładnie z impetem o podłogę, jak kłoda. Joseph twierdził, że już wtedy kobieta doznała poważnych obrażeń, więc postanowił, że położy kres jej cierpieniu. Gdy kobieta leżała twarzą do ziemi, Joseph zamachnął się na nią kilkukrotnie, uderzając ją młotkiem w głowę. Kiedy uznał, że nie żyje, podszedł do Marka. Według Josepha Mark cały czas był świadom tego, co się dzieje i dodał, że gdy uderzał go w głowę, to Mark patrzył mu prosto w oczy ze smutkiem i żalem. Joseph rozłupał czaszkę Marka zaostrzoną stroną młotka, uderzając go kilkanaście razy. Po tej masakrze, której się dopuścił, Joseph wychodzi z domu i widzi Dylana i Shastę, którzy powinni leżeć w trawie. Natomiast zastał dwójkę dzieci wystraszoną i stojącą na własnych nogach, co było szokujące, dzieciaki z kimś rozmawiały. Jak się okazało, ze swoim starszym bratem Slade'em. Joseph był przerażony i zdumiony. Był pewien, że zabił 13-latka, więc jakim cudem jest on w stanie mówić, chodzić i co najgorsza, podejmować próby sprowadzenia pomocy. W pewnym momencie 13-letni Slade z rozbitą głową i innymi obrażeniami zaczyna uciekać. Joseph ruszył za Slade'em i przez krótki moment naprawdę myślał, że nastolatek uciekł. Niestety Joseph finalnie dogonił Slade'a. Chłopak stanął jak wryty przed domem, prawdopodobnie dlatego, iż jego traumatyczne i olbrzymie rany głowy dały o sobie znać, a adrenalina, która niwelowała uczucie bólu, powoli zaczynała uciekać. Joseph dogonił 13-latka, po czym kilka razy uderzył go młotkiem w głowę, szyję, ramiona, karki, plecy. Chłopak padł na ziemię i przestał się ruszać. Przed opuszczeniem domu Joseph wrócił do środka, aby sprawdzić Brendę i Marka. W końcu nie chciał, aby inni nagle wstali i stanowili dla niego zagrożenie. Jak się okazało, każdy z nich wydawało z siebie dziwne dźwięki, co zmusiło mordercę do ponownego użycia młotka na każdej z ofiar. Ostatecznie Joseph opuszcza teren wraz z dwójką dzieci, pakując dzieciaki do pick-upa Marka i Brendy. Odjeżdża kawałek dalej, gdzie zaparkował ukradzionego Jeepa Cherokee, po czym znika z miejsca zbrodni. Później tego samego dnia właściciel posesji znajduje pick-upa Brendy na swoim podwórku i postanawia dzwonić na policję. Mimo to, że zeznania Josepha pokrywały się praktycznie w 100% z zeznaniami Shasty, to jednak policja miała kilka pytań, na które nie mogli znaleźć odpowiedzi. Na przykład, jakim cudem krew była obecna w każdym pomieszczeniu? Ponadto, na każdym meblu, suficie czy ścianie? Joseph odpowiedział, a jego odpowiedź była
równie chora co przerażająca. Joseph zeznał, że gdy powoli odjeżdżał z miejsca zbrodni, zauważył, że 13-letni Slade ponownie wstał na nogi. Chłopak podniósł się z kałuży własnej krwi przed swoim domem. Joseph znów przeraził się faktem, iż nie był w stanie zabić chłopaka i to dwukrotnie. Postanowił jednak się nie zatrzymywać, ponieważ powoli nastawał dzień. Wiedział, że 13-latek wkrótce umrze z powodu odniesionych obrażeń. Biorąc pod uwagę fakt, że Slade'a znalazła policja w domu leżącego u stóp matki, spekulowano, że nastolatek miał wystarczająco dużo siły, aby wejść do domu samodzielnie, po czym zaczął rozglądać się po mieszkaniu, zostawiając wszędzie swoją krew. Finalnie padł u stóp swojej matki, gdzie wykrwawił się na śmierć. Joseph przyznał, że umył młotek w zlewie. Policja próbowała szukać narzędzia zbrodni, a nawet pytali o to Josepha, jednak ten nie powiedział, gdzie znajduje się młotek, za namową swojego adwokata, który kategorycznie zabronił mu ujawniać policji jakiekolwiek informacje. Finalnie przesłuchanie Josepha dobiega końca, a policja mogła odetchnąć, ponieważ ten przyznał się do winy. Mimo to nie jest to koniec historii Josepha. Podczas swojego pobytu w więzieniu w oczekiwaniu na proces policja dotarła do przerażających odkryć. Natrafili oni na materiały wideo, choć nie tylko, które przedstawiały oblicze ciemnej strony Josepha i to w dodatku w jego prywatnych social mediach. 101 stron, które Joseph napisał podczas swojej pierwszej odsiadki w więzieniu w latach 80. opisywały jego dzieciństwo i chory sposób myślenia, jak również jego dewianckie pragnienia i pomysły. Opisywał swoją relację z rodzicami, jak również z innymi osobami. W jego dzienniku można znaleźć wzmianki o postaci imieniem Jazzy Jet. Jak się później okazało, było to jego alter ego. Bardzo często pisał o tym, że przejmuje nad nim kontrolę. Ponadto Joseph przebierał się za kobietę i robił sobie zdjęcia, którymi później chwalił się na social mediach, a nawet utworzył profil kobiety o imieniu Jazzy Jet. Bardzo często pozował w bieliźnie i innych damskich kreacjach dla mężczyzn wielbicieli, których, jak sam pisał, miał na pęczki. Policja dotarła do akt jego kryminalnych wybryków, w których dowiedzieli się, że Joseph odsiedział 14 z 20 zasądzonych lat. Wyszedł w 1994. W roku 96 po raz kolejny trafił do więzienia, lecz zaledwie na kilka tygodni, prawdopodobnie za sprawą posiadania narkotyków. Po tych wydarzeniach znów został wypuszczony i to właśnie w tamtym czasie Joseph miał skrzyżować swoje ścieżki z chłopcem o imieniu Anthony Martinez. 4 kwietnia 1997 roku 10-letni Anthony bawił się z przyjaciółmi i młodszym bratem w Beaumont w Kalifornii, kiedy nagle został porwany. Napastnik groził mu nożem. W ciągu następnych tygodni niezliczone organy ścigania zjednoczyły się i wspólnymi siłami próbowali znaleźć chłopca. Niestety 19 kwietnia znaleziono jego ciało, mniej więcej godzinę drogi od miejsca, w którym widziano go po raz ostatni. Obrażenia na ciele 10-latka były niemal identyczne z tymi, na które policja natknęła się 16 maja 2005 roku. Chłopiec również był związany taśmą. Pomimo iż zebrano odciski palców z taśmy, sprawa Antonego została zamknięta, aż do momentu aresztowania Josepha w 2005 roku. Oczywiście odciski palców pasowały do Josepha i finalnie przypisano mu to morderstwo. 12 lipca 2005 roku Joseph został formalnie oskarżony o 3 morderstwa pierwszego stopnia i 1 drugiego stopnia, jak również porwanie i napaść. I gdy wszyscy myśleli, że to już koniec, Joseph wyciągnął kolejnego asa z rękawa. Przyznał się, że zamordował 2 młode dziewczynki w okolicy Seattle w lipcu 1996 roku. Joseph twierdził, że pobił je obie na śmierć. Na podstawie ujawnionych przez niego szczegółów ustalono, że jego ofiarami były 9-letnia Carmen Cubillas i 11-letnia Sammy Jo White. Ta dwójka zniknęła po opuszczeniu terenu przy motelu, w którym zatrzymali się wraz ze swoimi rodzicami. Ich szczątki zostały odnalezione około 17 miesięcy później na błotnistym zboczu wzgórza w Waszyngtonie. 16 października 2006 roku Joseph przyznał się do wszystkich zarzutów i został natychmiastowo skazany na 3 dożywocia, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Lecz w 2008 roku sąd zmienił zdanie, skazując Josepha na karę śmierci. W 2011 przypisano mu kolejne 3 dożywocia za morderstwo 10-letniego Antoniego. Choć Joseph przyznał się również do morderstwa 2 dziewczynek, zbrodnie te nie zostały mu przypisane, prawdopodobnie ze względu na braki w dowodach. Finalnie 28 marca 2021 roku
koszmar dobiega końca. Joseph umiera w więzieniu na skutek nieuleczalnego guza mózgu.